Witam. Kolejnym pistoletem, jaki zawędrował na mój stół, jest, tak jak wcześniej wspominałem, CZ-75B. Jest to pistolet czeskiej produkcji. Przed przystąpieniem do rozbierania, oczywiście, będę wielokrotnie powtarzał, rozładowujemy broń, sprawdzamy. Wyciągamy w pierwszej kolejności magazynek, sprawdzamy, czy jest pusty, oczywiście jest pusty. Kolejna czynność to sprawdzenie komory. Komora jest pusta. I teraz dopiero możemy przystąpić do rozbierania broni. Ten pistolecik rozbieramy w łatwy sposób. To jest konstrukcja, można powiedzieć, w miarę współczesna. Wystarczy wypchnąć bolec zabezpieczający zamek. I w tym momencie nam się tutaj ładnie oddziela szkielet i zamek. Mamy sprężynę, lufa. Zamek czyścimy i składamy w odwrotnym kierunku, kolejności, przepraszam. Wkładamy sprężynkę, sprężyna tutaj w lufie, czy tym elemencie tutaj, gdzie przychodzi sprężyna, mamy takie wyfrezowanie i tutaj na główce tej żerdzi mamy też taki wystający stożek. Ten stożek musi nam tutaj zaskoczyć. Wsuwam. Jest. Troszkę mi się nasmarowała broń za mocno. Wsuwamy zamek. Jak się przyjrzymy, tu widać na przelot. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Tu się właśnie robi taki ładny przelot dla tej przetyczki. Jest. Zaskoczył. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Działa. No i to wszystko. Prościzna. My zapraszamy na nasze spotkania Stowarzyszenia Zbrojownia. Mamy stronę www.zbrojownia.org, również na Facebooku. Tam też możecie poczytać o naszych informacji o naszym stowarzyszeniu. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. W następnym odcinku zademonstruję pistolet współczesny. Również czeskiej produkcji ZZK P09. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.